1 maja rozpoczął się sezon wędkarski. Wielu naszych rodaków nie mogło doczekać się dnia, gdy wreszcie można będzie spokojnie usiąść nad wodą, zarzucić wędkę i czekać na pierwsze brania. Wokół zieleń, błękitne niebo i cisza, którą od czasu do czasu wypełnia śpiew ptaków. Co za relaks! Mijają minuty, potem godziny, a tu nic albo coś tam skubnie i ucieknie. Wreszcie pojawia się zasadnicze pytanie, czy to w ogóle są ryby, czy po prostu akurat teraz nie biorą, czy może brak szczęścia. W Polsce nie brakuje rzek ani jezior. Mamy tak piękne rzeki jak Wisła, Odra, Warta, Bug, Narew, nie licząc mniejszych rzeczek. Mamy tak wspaniałe pojezierza jak Pojezierze Pomorskie, Mazurskie czy Wielkopolskie. Wyglądają malowniczo i atrakcyjnie, zwłaszcza na zdjęciach. Czasem tylko na zdjęciach. Aż trudno uwierzyć, żeby w polskich wodach było tak mało ryb. Jak to możliwe? Spróbujmy zrekonstruować cały mechanizm. Wody Polskiego Związku Wędkarskiego to są de facto wody państwowe, które PZW dzierżawi od państwa. Właścicielem jest państwo, a nie PZW. I właśnie na tych wodach pojawiają się rybacy. Mimo że to jest związek wędkarski. Rybacy, którzy prowadzą odłowy sieciami. Jest to podobno zgodne z prawem. Działa tu operat wodnoprawny. Operat wodnoprawny. Nazwa bardzo przemyślna i jasna, jeśli ktoś by się pytał, o co chodzi. Otóż ten operat wodnoprawny nakłada obowiązek na dzierżawcę, czyli PZW, żeby jeziora zarybiał i odławiał. A to oznacza, że rybacy mają prowadzić odłowy w wodach PZW. Ale co to są za rybacy? Różni. Zdarzają się przypadki, że prowadzą oni odłowy w okresie ochronnym. Albo tak często, że jezioro zostaje przełowione, jest puste. Tylko że czasem tak do końca nie wiadomo, czy to są faktycznie rybacy, czy też przebierańcy. Okazuje się bowiem, że kłusownicy potrafią się przebrać za rybaków, co nie jest trudne. I wtedy łowią w biały dzień, niby to oficjalnie. Łowią i łowią, aż zrealizują czyjeś zamówienie, na przykład sieci restauracji. A po nich nocą pojawiają się inni kłusownicy, którzy już niekoniecznie bawią się sieciami, bo skuteczniej i szybciej łowi się na agregat prądotwórczy. Choć właściwie to już nie jest łowienie, lecz paraliżowanie ryb większych i zabijanie na rybku. Sytuacja więc wygląda tak. Przychodzimy w dzień nad jezioro, zarzucamy wędkę, cisza, spokój, brania słabe, zaczynamy gawędzić z innymi wędkarzami. Po jakimś czasie pojawiają się rybacy, którzy zapuszczają sieci, odpływają. Nadchodzi wieczór i zapada noc, bezszelestnie z trzcin wypływa łódź, rozpoczynają się łowy już bez sieci, ale na agregat. Rankiem przypływają nowe łodzie, siedzą w nich wypisz wymarły rybacy, choć to są kłusownicy, ale kto może tego się domyśleć? Kto może sprawdzić? Przecież nie ten samotny wędkarz, który cieszy się, że wreszcie złapał dwie płotki. Nie ten wędkarz, jeden z rzeszy ponad 600 tysięcy członków PZW, który rocznie płaci składkę w wysokości 64 zł, a chcąc realnie łapać choćby na jeziorach określonego województwa, musi zapłacić nawet 240 zł. Ten wędkarz nie ma nic do powiedzenia, nic nie zrobi, bo co może zrobić? Przecież nie wylegitymuje rybaków, bo nie ma do tego uprawnień. Może zadzwonić po Państwową Straż Wodną, ale cięcia budżetowe powodują, że tej straży jest coraz mniej i wątpliwe, żeby ktokolwiek przyjechał. Zresztą po co się narażać? Kłusownicy bywają przemyślni i bezwzględni, zwłaszcza pod osłoną nocy. Tak czy inaczej, na wodach PZW, członek PZW ma najmniej do powiedzenia. Przed nim są rybacy i kłusownicy. Dlatego właśnie nasze jeziora i rzeki są tak mało rybne. Czy to dzieje się wszędzie? Kto miał okazję wędkować w Stanach Zjednoczonych, ten jest zdziwiony, jak dużo wszędzie jest ryb i jak tanie są pozwolenia. Roczna opłata w jednym ze Stanów wynosi dla stałego mieszkańca około 30 dolarów. W rzekach i rzeczkach pełnych łososi, troci i pstrągów można dziennie zabrać 5 sztuk, co czasem może oznaczać nawet 50 kilo. Dlaczego jest tyle ryb? Bo nie ma zawodowych rybaków.
a pusownictwa się zdecydowanie nie toleruje. Kary są olbrzymie, wynoszą nawet po kilka tysięcy dolarów. W rzekach i jeziorach jest pełno ryb, bo one są tylko dla wędkarzy. U nas ryby należą do związku wędkarskiego, który zatrudnia rybaków, choć główny zysk ma przecież dzięki składkom ponad 600-tysięcznej rzeszy swoich członków. Taki system, jak i w wielu innych dziedzinach, jest patologiczny. Wędkarze powinni zabrać w tej sprawie głos, bo przecież ryby głosu nie mają. Szczęść Boże.